Cześć, tutaj Orina. Zaczynamy kolejny odcinek osobistych rozmów holistycznych. Dzisiaj bierzemy na warsztat coś, o czym przypominamy sobie szczególnie w okresie jesienno-zimowym, a o czym powinniśmy i powinnyśmy jednak pamiętać przez cały rok, czyli odporność organizmu. Porozmawiamy o tym, jak budować odporność organizmu w klasycznym i naturalnym ujęciu, szczególnie w spojrzeniu medycyny chińskiej. Przyjrzymy się temu, jak bardzo odporność naszego organizmu powiązana jest z równowagą wewnętrzną i naszymi stanami emocjonalnymi. Dla mnie to jest szczególnie ciekawy temat, bo zaliczam się do osób, którym odporność w tym okresie wyraźnie spada. Bardzo was przepraszam, jeśli to słychać, bo właśnie jestem po dłuższym dosyć spadku. I z tym większą ciekawością porozmawiam dzisiaj z Piotrem Łysoniewskim, który jest ze mną. Cześć, Piotrze. Cześć, Arina. Bardzo mi miło. No i też oczywiście witam naszych słuchaczy. Piotrek, pozwól, że cię przedstawię. Jesteś naturoterapeutą, jesteś terapeutą medycyny chińskiej, zielarzem fitoterapeutą oraz chirudoterapeutą. Największe twoje pasje, jak wiemy, ja przynajmniej wiem, są to aromaterapia i dietetyka funkcjonalna. Prowadzisz indywidualne konsultacje i warsztaty. I tu muszę wtrącić, że niejednokrotnie prowadziłeś warsztaty we współpracy z naszą fundacją, Fundacją Małgosi Braunek-Bądź w Kazimierzu Dolnym. W twojej pracy dobierasz przeróżne terapie, o których zaraz porozmawiamy, bo chciałabym, zanim wskoczymy w temat odporności i budowania tej odporności, to zapytać cię w ogóle o to, czym się zajmujesz, czym się charakteryzują te podejścia. Prowadzisz też swoją działalność, można cię znaleźć wpisując w Instagram Taijitu. Dobrze mówię? Terapie holistyczne. Tak, tak, dokładnie. Bardzo ci dziękuję, Orino, za zaproszenie tutaj, żebyśmy mogli właśnie porozmawiać o no, szeroko rozumianych terapiach naturalnych, czy bardziej już tak uściślając o odporności. I myślę, że dużo osób będzie zainteresowanych tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. No i też oczywiście tak, dziękuję, że możemy razem współpracować, bo tutaj też nadmieniłaś o naszych warsztatach, czy właściwie bardziej tych fundacyjnych warsztatach, do których ja jestem zapraszany jako współprowadzący. Też nie ukrywam, że są to jedne z moich ulubionych warsztatów, mimo że tak jakby nie prowadzę ich sam, sprowadzimy je razem i tak jakby to nie jest tylko mój pomysł, czy to jest głównie wasz pomysł, a ja gdzieś tam tak jakby go współtworzę, to no bardzo lubię te warsztaty po prostu z wielu względów i ze względu na osoby, które tam przyjeżdżają i miejsce, które tam jest i was, z którymi mogę pracować i naprawdę jest to jedna z moich takich ulubionych współprac, czy nawet muszę przyznać, że rzeczywiście jak teraz dość ograniczam ze względu na to, że no właściwie już się skupiam tylko na pracy tutaj w swojej firmie, no to jeszcze ten przyszły rok na pewno te warsztaty będą. Wiem, że tam chyba już nawet informacja pomału gdzieś już chyba wypływa na powierzchnię, więc zapraszamy oczywiście też w marcu, bo no, są to świetne spotkania i tam właśnie będzie można tak jakby też spraktykować to, o czym dzisiaj będziemy mówić, bo tutaj też dziękuję, że wymieniłaś tak dużo różnych rzeczy, którymi się zajmuję. Rzeczywiście ostatnio bardzo pochłonęła mnie aromaterapia, olejki eteryczne i to jest to, na czym ja się skupiam w prowadzeniu terapii. Natomiast oczywiście w dużej mierze wywodzę się też z medycyny chińskiej. Podoba mi się, że wspomniałaś tutaj też o tym pojęciu funkcjonalnym, bo prowadzę takie terapie, gdzie można tak to skrócić. Ktoś do mnie przychodzi, przedstawia swój problem. Ja staram się na to spojrzeć całościowo, od takiej diagnostyki, też tutaj współpracując z różnymi specjalistami, no poprzez rozpisanie już konkretnych zaleceń, no i tak jakby kontrolowanie czy sprawdzanie, tak, co tutaj się dzieje, czy prowadzenie już takiej terapii. Także tak to wygląda i moim zdaniem też tak to powinno wyglądać, bo właściwie z mojej strony to jest taki jakby zbiór kilku lat doświadczeń, też nauki w wielu szkołach, instytutach, też właściwie większość osób, od których się uczyłem, to są osoby z zagranicy, które też mają
No, duże autorytety, tak. A powiedz, jakbyśmy tak rozłożyli na części pierwsze, tą terapię holistyczną, czyli właśnie wiele różnych metod i podejść, którymi się zajmujesz, jakbyś mógł powiedzieć, czym one się charakteryzują. Tak mówiąc skrótowo, naturoterapia, fitoterapia i medycyna funkcjonalna, bo do medycyny chińskiej chciałabym zaraz przejść, szczególnie jakby podróżując właśnie już w kierunku odporności. Jakbyś mógł powiedzieć, czym one się między sobą różnią, kiedy sięgać po które podejście, czy one się ze sobą zazębiają? Tak, to jest właściwie bardzo dobre pytanie, bo też jak spojrzymy na to, że mamy właściwie łatwy dostęp do wielu różnych informacji, które krążą w internecie, czy też dość łatwo znaleźć specjalistę, to rzeczywiście czasami możemy mieć nawet takie zamieszanie w głowie, albo też patrząc na to, jak dużo robią niektórzy specjaliści, czy tak jak ja na przykład zajmuję się różnymi rzeczami, no to właśnie pojawia się takie pytanie, a co dla mnie i w którym momencie? I to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że może tak odpowiem troszkę od końca. Generalnie jest tak, trochę nawiązując do tej mojej, do tego mojego wstępu, czy pierwszej odpowiedzi, że no właściwie mamy takie trzy stopnie, jeśli chodzi o pojawienie się choroby czy w ogóle jakiegoś zaburzenia w naszym ciele. Pierwszy sygnał są to takie zaburzenia energetyczne, które nie zawsze zauważamy, nie zawsze wyczuwamy, dlatego że między innymi, jeżeli żyjemy na przykład w bardzo dużym mieście, w dużych też takich skupiskach, gdzie mamy między innymi bardzo duży smog elektromagnetyczny, jesteśmy bardzo tacy zaabsorbowani naszym codziennym życiem, żyjemy w pędzie i tak dalej, to niestety, ale nasze zmysły, też nasza intuicja mocno się wyłączają. I bardzo często nie zwracamy uwagi już właśnie na te pierwsze sygnały, które są dla nas ważne i które możemy spokojnie wyłapać na co dzień. Natomiast no, przeoczenie ich sprawia, że tak jakby, no nie chcę mówić, że od razu choroba, ale po prostu tak jakby to zaburzenie postępuje. No i właśnie w wyniku tego może się pojawić kolejny etap, czyli już widzimy, że coś się dzieje bardziej na takim poziomie emocjonalnym, coś się dzieje właśnie z naszą psychiką i tu już coraz więcej osób zwraca na to uwagę i zaczyna pracować na tym etapie. Natomiast jeżeli tak jakby to przeoczymy albo nie uda nam się tutaj do końca tego rozpracować, no to niestety zaczynają się już takie zaburzenia poważne, czyli właśnie choroby, choroby związane z naszą fizjologią, czyli tak jakby dochodzi do takiej jawnej manifestacji w tkankach naszego układu, czyli po prostu zaczynamy chorować, no i tutaj już widzimy, że na przykład kiedy robimy badania, poszczególne parametry mocno odbiegają od normy, czy no mamy całą masę różnych objawów, które są dla nas uciążliwe. Medycyna funkcjonalna jest o tym, co nam mówią najnowsze wyniki badań naukowych, najnowsze opracowania, różne mieszanki ziołowe, suplementy i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest to stricte naukowe podejście. Tak, oczywiście, to jest naukowe podejście, natomiast niestety to bardzo często nie ujrzy w ogóle światła dziennego lub ujrzy dopiero za kilkanaście lat w najlepszym. A dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest to kosztowne, a system, w którym funkcjonujemy, niestety nie ma takich środków, a poza tym no też nie zawsze jest to opłacalne dla po prostu rynku farmaceutycznego, tak? Mówimy o tym, żeby tą przyszłością było właśnie mądre łączenie, czyli medycyna zachodnia, konwencjonalna, tak, ona była tak uzupełniana, czy inaczej może, że integrowana. Właśnie, to, integrowana to z naturalnymi, dokładnie, słowo. Dokładnie, integrowana z naturalnymi podejściami, które będą adekwatnie stosowane do momentu i do stanu zdrowia, w którym ktoś jest i o to właściwie chodzi. Tak, i właśnie to jest ciekawe, bo jak sobie popatrzymy na tą medycynę czy dietetykę funkcjonalną, gdzie no, mamy to poparte badaniami naukowymi, jest to też poparte wieloletnią praktyką przez wielu specjalistów, to tam właśnie bardzo często tą komponentą, która tak jakby dopełnia tą medycynę zachodnią, są różne środki, które wykorzystujemy w terapiach naturalnych, tak? Czyli tak jakby to jest przepuszczenie tego, co nam dają terapie naturalne z kolei przez ten filtr bardziej takiej medycyny opartej na faktach, opartej właśnie na wynikach badań naukowych i uważam, że to jest nasza przyszłość, bo tutaj tak dokończając właśnie jeszcze to pytanie,
No właśnie, kiedy ta choroba no już jest ma w niej jawnie zamanifestowana, to wiadomo, że trzeba włożyć nieporównywalnie więcej tej pracy, żeby tak jakby wrócić z powrotem do tego stanu sprzed, a nie zawsze niestety jest to możliwe. To no właśnie tutaj bardzo często te rzeczy, z których my do końca nie korzystamy na co dzień, one przeważają o tym, że ta terapia tutaj skutkuje i idzie naprzód. I uważam, że to jest nasza przyszłość. Natomiast jak to wybrać? Oczywiście, ja uważam, że mamy w ogóle tak jakby dwie drogi. Jeżeli chorujemy i chcemy rozwiązać nasz problem, to albo idziemy do specjalisty, który tak jakby diagnozuje nas i prowadzi terapię, albo po prostu sami się stajemy specjalistami. Czyli zaczynamy się po prostu kształcić i pozyskujemy coraz więcej wiedzy po to, żeby sobie samemu pomóc. Tak jakby to są dwa kierunki. I też nierzadko jest tak, że ktoś, kto ma dużo problemów, po prostu No, tak zaczyna się naprawdę, tym wiesz, tak interesować. naprawdę jeden nie wyklucza drugiego, dlatego że Tak, nasza własna oczywiście, oczywiście. wewnętrzna podróż ku zdrowiu, ku utrzymaniu się w równowadze, czy mówiąc już o tym, jak teraz mówimy o, powiedzmy, chorobie, czynnej chorobie, czy w takich po prostu działaniach związanych z codziennym dbaniem o siebie, profilaktyką zdrowotną, zwracaniem uwagi na swoje stany wewnętrzne i równowagę wewnętrzną, to mamy czynny udział w tym, spotykając się z terapeutą, czy specjalistą, czy w ogóle szukając różnych metod, to jest bardzo ciekawe, co teraz wniosłeś, że z jednej strony jest oczywiście wiedza, którą możemy pozyskać od lekarzy, od terapeutów i od czy specjalistek różnych dziedzin, a z drugiej strony jest cały czas ten radar taki zwrócony ku naszemu wnętrzu i ku sobie, który nam podpowiada, co jest dla nas dobre. Czy my się w tej metodzie sprawdzamy, lepiej czujemy, czy dalej chcemy z niej korzystać, czy może coś zmienić. I to też nas kształci jakoś i wzmacnia. Więc myślę, że tutaj taki jeszcze wątek, który się jakoś tak sam się nasunął, ale jest niezwykle ważny, takiego naszego wewnętrznego udziału i wzrostu poprzez w ogóle przyglądanie się zdrowiu i budowaniu Tak, tego zdrowia. dokładnie tak. Świetnie, tak jakby to spuentowałaś, bo generalnie tak jest, że choroby, różnego rodzaju zaburzenia fizjologiczne, emocjonalne, one się nie biorą znikąd i one zawsze są o nas w mniejszym lub większym stopniu. Po prostu zawsze chodzi też o coś, tak? Tak jakby ja nie wierzę w to, że choroby, które mamy, czy generalnie jakiekolwiek problemy związane z naszą fizjologią i z psychiką, biorą się po prostu znikąd i tak jakby nie dotyczą niczego więcej niż właśnie tylko tej jednej rzeczy, tak? Czy tego jednego układu, czy tego jednego zaburzenia. Bardzo często, jeżeli popatrzymy na to z dłuższej perspektywy czasu, to w ogóle widzimy, czy wyłapujemy te pierwsze momenty, kiedy dochodziło do tych zaburzeń, i bardzo często to wiążemy z różnymi sytuacjami w naszym życiu. I tak właśnie to puentując, to co mogę już tutaj podpowiedzieć naszym słuchaczom, że z jednej strony oczywiście warto szukać specjalistów, warto szczególnie na początku naszej takiej drogi korzystać z ich usług, tak jakby troszkę oddawać się w ich ręce i im zaufać, bo też po prostu czasami trzeba poszukać. To nie jest tak, że od razu pierwszy terapeuta, do którego pójdziemy, to jest ten, który nas tutaj poprowadzi. Czasami się to zmienia. Tak jakby nie każda metoda jest dla nas idealna i odpowiednia, więc to dokładnie tak jak z życiem, trzeba tego troszkę podoświadczać i poszukać, więc do tego zachęcam. Natomiast chcę zwrócić uwagę, żeby też nie zapominać o samym sobie, to co ty tutaj właśnie ujęłaś, że to my tak naprawdę finalnie jesteśmy dla siebie najlepszymi terapeutami. My czasami potrzebujemy tego drogowskazu ze strony specjalisty, natomiast właśnie nie zapominajmy o tym, że terapia też nie polega na tym, żeby do kogoś pójść, zapłacić za zabieg albo nie wiem, kupić suplementy, zioła czy olejki i nagle się zadzieje magia. To są pewnego rodzaju narzędzia, które tak naprawdę ułatwiają nam pracę z samym sobą, bo właściwie zawsze jest to praca z samym sobą i myślę, że to jest takie clue i takie zrozumienie, tak? Już bym też tak powiedział na takim głębszym poziomie, ale tak naprawdę docieramy bardzo często wtedy do sedna, tak? Tego, co się dzieje. A wiesz, chciałam jeszcze zapytać o w tym wszystkim o medycynę chińską, bo nią też się zajmujesz. I być może ona się teraz jakoś tak splecie jeszcze z
naturoterapią, bo w sumie takie pytanie, które mam, które ze mną jest, to o konkretne bardzo metody, bo mówimy ogólnie o terapiach naturalnych, ale co wchodzi w ich skład i co wchodzi w skład medycyny chińskiej, którą ty się zajmujesz? Jeśli chodzi o same terapie naturalne, to jest pojęcie bardzo szerokie, dlatego że właściwie tu możemy załączyć do tego pojęcia każdą technikę związaną z polepszaniem naszego stanu zdrowia, która nie jest związana z medycyną konwencjonalną, tak bym odpowiedział. Bardzo często są to różnego rodzaju metody, zalecenia, środki pochodzenia naturalnego, które tak naprawdę są albo były wykorzystywane od wielu wieków. Często jest to wiedza, która wędruje, szczególnie teraz, tak, między różnymi krajami i kontynentami. Ja bym też pragnął zwrócić uwagę na to, że my też mamy, czy mieliśmy naszą medycynę. Słowianie niestety nie byli piśmienni, natomiast oni mieli też swoją medycynę. Właśnie taką pozostałością tutaj powiedziałbym, że są na pewno takie terapie jak hirudoterapia, czyli właśnie pijawki, czy też bańki, tak, bańki ogniowe, czy na przykład terapia wisceralna, znana pod takim też hasłem jak starosłowiański masaż brzucha. To są takie metody pracy, które się wywodzą stricte jakby od nas, natomiast tak jakby ten cały wór z terapiami naturalnymi jest bardzo obszerny. Tutaj właśnie mamy ziołolecznictwo, różne techniki i metody, które wykorzystujemy w medycynie chińskiej i o których też za chwilkę powiem. Naprawdę wszystko to, co możemy sobie tutaj zamarzyć, aromaterapia, dźwiękoterapia, między innymi też kamertony, którym ja się posługuję, naprawdę wszystko, co jest związane tutaj z polepszaniem naszego zdrowia fizycznego, emocjonalnego, a co nie jest wpisane właśnie w taki typowy kanon medycyny konwencjonalnej. Ale powiedz, jak to się właśnie do medycyny konwencjonalnej, tak, jak te terapie się dokładnie mają? Bo widzisz, tutaj sytuacja się rysuje, o tak, że dużym wyzwaniem jest korzystać z metod, które będą szły w parze z medycyną konwencjonalną. Natomiast jest takie bardzo szerokie, no takie pole właśnie tych szarości, niedopowiedzeń, tego, co się wpisuje w alternatywę, czyli nie jest potwierdzone badaniami i może być niebezpieczne dla niektórych osób. Znaczy, ja bym tutaj odpowiedział w taki sposób, że przede wszystkim trzeba pamiętać, że medycyna konwencjonalna właśnie wywodzi się z terapii naturalnych. To terapie naturalne były najpierw. Najpierw leczyliśmy ziołami, różnymi zabiegami, też medycyną chińską i tak dalej. A dopiero później w toku rozwoju ewolucji doszliśmy do pewnych wniosków i tutaj tak naprawdę ukształtowała się obecna medycyna. I dużym błędem jest tak jakby też odcinanie się czy robienie takich podziałów, tak, między medycyną zachodnią a terapiami naturalnymi. Rzeczywiście patrząc na to, jak to wygląda współcześnie, tych różnic jest wiele, ale nie zapominajmy, że tak jakby na pewnym etapie naszej historii to była całość, czyli to trochę tak jak z nami, kiedy my chcemy poprawiać naturę, a tak naprawdę to my się wywodzimy z natury i nigdy nie zrobimy niczego lepiej niż natura, to tutaj podobnie z medycyną konwencjonalną. Ja właśnie dzisiaj po tutaj naszym nagraniu idę do mojej znajomej, która jest lekarzem, tak, medycyny zachodniej, jest, ma specjalizację też z onkologii, jest moim lekarzem takim pierwszego kontaktu i idę do niej na zabieg z akupunktury. Brzmi to tak jakby jak trochę z bajki w naszym kraju, ale myślę, że to jest też trochę taka narracja, troszkę tak się zapędziliśmy w taki kozi róg sami i oczywiście to się teraz zmienia i ja się bardzo cieszę, bo też widzę różnicę na przestrzeni ostatnich lat, ale też jednak widać tą różnicę między nami a krajami zachodnimi. Na przykład Niemcy, Francja, Szwajcaria, to są kraje, w których bardzo dużo specjalistów, w sensie lekarzy, zajmuje się tutaj też terapiami naturalnymi i te
Terapie naturalne, czyli na przykład to, że ktoś korzysta z akupunktury albo z ziół, jest dużo bardziej unormowane prawnie. To Oczywiście, ale to właśnie jest oczywiście też, ogranicza. to jest też konsekwencją tego, że jest bardzo dużo badań naukowych, które już potwierdzają skuteczność akupunktury albo w ogóle tradycyjnych To znaczy, to jest metod. przede wszystkim pokłosie tego, że tak jakby tam oddolnie bardzo naciskano, tak ze strony tak jakby pacjentów, klientów, żeby właśnie te metody były wykonywane przez lekarzy. Pomału u nas też to się zaczyna dziać. Natomiast właśnie to jest taki troszkę tutaj rozdźwięk między nami a krajami zachodnimi, ale myślę, że to niedługo też się u nas tutaj zmieni. Natomiast właśnie dlaczego zacząłem o tym mówić, bo też wpuszczenie tego nurtu terapii naturalnych właśnie w ten kanał medycyny konwencjonalnej ogranicza w dużej mierze to, o czym ty tutaj powiedziałaś, że pewne zachowania czy metody, szczególnie nieumiejętnie użyte, mogą być wręcz niebezpieczne, tak? Bo wtedy tak naprawdę my to oddajemy w ręce specjalistów, czyli też kogoś, kto zna fizjologię ciała, wie, jak się zachowuje nasza biologia, chemia, czyli wie też, jak interweniować w momencie, kiedy na przykład coś będzie szło nie tak, albo będą jakieś nasilone objawy, tak, tutaj takie niepożądane, czy nawet czasami pożądane, ale trzeba się wesprzeć tutaj tą medycyną konwencjonalną. Więc dlatego też uważam, że to jest nasza przyszłość, ale też dlatego to tak jakby zdejmuje, no właśnie, to poczucie takiej niepewności, czy czasami nawet jakiegoś niebezpieczeństwa, które możemy mieć. A ja myślę, że przyszłością jest też dbanie o profilaktykę na odpowiednim etapie. I tutaj trochę już zmierzam ku temu, o czym bym chciała z tobą rozmawiać dzisiaj, czyli ku odporności, czym ona jest i oczywiście jak ją wzmacniać. Tak, tutaj tych podejść jest rzeczywiście dużo, więc warto to może tak jakby zacieśnić do tej medycyny chińskiej. Tylko tak jedno zdanie, jeszcze odpowiadając na to poprzednie pytanie, czy rozwijając ten wątek medycyny chińskiej. Medycyna chińska jest takim stylem medycyny naturalnej, która jest po prostu uprawiana od właściwie setek lat, właściwie tysięcy lat na naszej ziemi. Jest bardzo wielu użytkowników. Zarówno jako pacjenci, jak i też terapeuci medycyny chińskiej, bo właściwie w każdym kraju medycyna chińska występuje. I tutaj trzeba przyznać Chińczykom, szczególnie starożytnym Chińczykom, że opracowali bardzo spójny system, który pozwala nam właśnie bardzo głęboko wniknąć nie tylko, jakie są efekty tego, co się dzieje, ale też jakie są przyczyny. Czyli właśnie sięgnąć do tych przyczyn, czyli po części to jest to, o czym tutaj ty, Orina, powiedziałaś, czy działanie też takie u podstaw, czy działanie też prewencyjne, profilaktyczne, No, powiem czyli. ci, że dla mnie w ogóle zetknięcie z tradycyjną medycyną chińską to okazało się taką wskazówką dotyczącą filozofii życia. Jest to absolutnie szeroki, holistyczny system związany z, gdzie celem dla mnie tradycyjnej medycyny chińskiej jest po prostu życie w równowadze i dobre życie. I to jest coś, co powinno nam towarzyszyć, jest taka, może pozwolę sobie przytoczyć, bo jest taka bardzo zabawna anegdota, a nawet dwie, związane z podejściem medycyny chińskiej, czyli właściwie lekarz tradycyjnie był opłacany przez, jeśli dobrze pamiętam, był opłacany przez całą wioskę, był czyli jeden lekarz na wioskę, był opłacany przez całą wioskę, żeby utrzymywać osoby mieszkające w tej wiosce w zdrowiu, a jeżeli ktoś się rozchorował, to wtedy płacił z własnej kieszeni za leczenie tego pacjenta. Więc to w ogóle było zupełnie inne podejście, albo tam jeszcze jest taki wariant tej historii mówiący o tym, że ze swoich własnych ziół musiał korzystać, lecząc tą osobę, która się właśnie rozchorowała. Więc widać tutaj taki ogromny nacisk na tę profilaktykę i na utrzymanie się w zdrowiu. Tak, dokładnie, właśnie bardzo dobrze o tym mówisz, bo często niestety z terapiami naturalnymi czy z medycyną chińską jest tak, że sięgamy po nią na końcu, czyli tak jakby kiedy już się coś wydarza albo kiedy poważnie chorujemy. I tak jakby nie jest to błąd w rozumieniu, że tutaj terapie naturalne czy medycyna chińska też mogą nam pomóc. Natomiast no właśnie powinno to bardziej wyglądać tak, jak ty mówisz, czyli różne zalecenia medycyny chińskiej traktujemy bardziej jako profilaktykę czy naszą codzienność. I to sprawia, że my nie chorujemy, czyli właśnie wychodzimy od tej drugiej strony, czyli pytamy się,
No właśnie, jak żyć, żeby nie chorować, a nie co robić w momencie, kiedy chorujemy. I to zmienia też zupełnie nasze spojrzenie na świat i tak dalej. W ogóle wiele osób, które zaczyna się interesować medycyną chińską, myślę, że całkowicie inaczej zaczyna patrzeć na świat. I to jest też bardzo ciekawe, właśnie na przepływ energii i co robić, żeby ta energia była dobrze odżywiona i żeby ona swobodnie płynęła. Natomiast właśnie w medycynie chińskiej mamy parę filarów. Tym filarem, o którym za chwileczkę też powiem i z którego możemy dużo korzystać, jest na pewno dieta, bo to jest rzeczywiście też taka nasza baza na co dzień. Ale nie zapominajmy, że mamy właśnie fitoterapię, czyli ziołolecznictwo, mamy też akupunkturę, mamy też bardzo ciekawe i skuteczne ćwiczenia, właśnie qigong, i też mamy takie terapie bardziej manualne, na przykład masaż Twaina. I to jest właściwie takie pięć filarów medycyny chińskiej. Możemy też znaleźć różnych specjalistów, są akupunkturzyści, są zielarze, są osoby, które bardziej się specjalizują w żywieniu, są też osoby, no właśnie, które mogą wykonać dla nas taki masaż, albo które mogą poprowadzić zajęcia, na które możemy chodzić. Więc tak jakby warto z tego korzystać, ale no nie zapominajmy właśnie o tym w kontekście też tej odporności, że no właśnie dieta jest podstawą, tak? Bo no, wystarczy sobie tylko uzmysłowić, że właściwie 3, 4, 5 razy dziennie jemy, to zależy, jaki mamy tam rozkład posiłków, i cały czas dostarczamy coś do ciała, co ma na nas wpływ, tak? I też to jest takie trochę zgubne, jeśli chodzi o tą profilaktykę, odporność, czy właśnie dietę, że właśnie nie widzimy od razu tego wpływu, to znaczy, no nie wiem, musimy naprawdę zjeść coś nieświeżego albo zakażonego jakąś bakterią, żebyśmy się zatruli i żebyśmy poczuli natychmiast, że ta dieta na nas wpływa źle. Niestety te efekty właśnie widzimy często po dniach, tygodniach czy nawet miesiącach, a nierzadko też latach, i Ja wtedy się muszę, pojawiają przepraszam, te że ci przerwę, choroby. ale ja muszę powiedzieć, że ja od razu czuję, że mam, mam taką, nie wiem, taki radar ciała, że, ale być może jest to związane, tak sobie myślę, z tym, że dosyć długo dieta taka, staram się, żeby była jak najbardziej świadoma i zdrowa, mi towarzyszy i zauważyłam, że o wiele szybciej ciało reaguje moje, tak, daje taką odpowiedź, czy jest pełne energii, czy jest odżywione i wzmocnione, czy właśnie tą energię tracę i czuję się źle na takim poziomie naprawdę psychofizycznym, że po prostu to jest bardzo powiązane. Aczkolwiek rozumiem, że ty mówisz jeszcze o czymś innym, czyli o tym, że to, co jemy, czy jak się odżywiamy i w jakim, nie wiem, ile śpimy i jaki rytm okołodobowy nam towarzyszy, to właściwie po zazwyczaj, powołując się tutaj na medycynę chińską, z tego co pamiętam, to się manifestuje gdzieś po 3 miesiącach. Na poziomie ciała, tak? To tak. To też bardzo często jest właśnie taka zasada 3 miesięcy, czy tam 90 albo 100 dni, że to, co zrobimy dziś, tego efekt widzimy no właśnie za te parę tygodni, czyli około 3 miesiące. I tak, rzeczywiście, tak jak mówisz, jeżeli też my jesteśmy dość dobrze wyregulowani, to my bardzo szybko zauważamy też takie minimalne zmiany, czy właśnie zwracamy uwagę na to, że no dzisiaj bez kawy nie damy rady, tak? Albo no, że troszkę gorzej trawimy, albo gorzej spaliśmy. Natomiast no też tutaj mówię o takich już poważnych rzeczach, czyli chorobach, tak? No i jeśli chodzi o przewlekłe choroby, no to wiadomo, że to jest proces wieloletni i to jest tutaj bardzo zgubne, że my nie widzimy tego od razu, czy my to właśnie tak jakby przegapiamy, czy mało osób jeszcze cały czas nie zwraca uwagę na to, że to, że na przykład co chwilę chce mi się spać, już sugeruje, że prawdopodobnie jest rozregulowana gospodarka glukozowo-insulinowa, więc pewnie coś już się dzieje z trzustką. I nie zawsze to już będzie od razu insulinooporność czy stan przedcukrzycowy, ale no to już będzie sygnał, że warto w tym kierunku pracować, tak, żeby właśnie to nie postąpiło. Więc oczywiście można też zrobić taką jakby gradację, tak, tych różnych objawów, jak my to obserwujemy na co dzień. Natomiast niestety, no właśnie nawiązując do tego, co mówiłem, że żyjemy w takim pędzie, natłoku, też często jesteśmy odłączeni od naszych emocji i intuicji, czyli jedziemy na takim pilocie na co dzień, no to nie zwracamy uwagi na te rzeczy, czy je wręcz tłumimy, tak, bo nie mamy czasu, bo nam się spieszy, bo chcemy więcej, bo chcemy szybciej. No i to właśnie nas prowadzi do wielu gdzieś tam chorób. Natomiast jeśli chodzi stricte o samą medycynę chińską, to tutaj już wspomniałem o energii.
Posługujemy się takim pojęciem jak chi. Ono jest tłumaczone głównie u nas jako energia, chociaż warto mieć na uwadze, że chi ma zarówno ten aspekt energetyczny, jak i materialny. To znaczy, to nie jest sama energia, bo słowo energia w naszym rozumieniu kojarzy się tylko z czymś, co jest niematerialne, tak? A chi ma postać zarówno materialną, jak i niematerialną, i można powiedzieć, że to jest taka podstawowa jednostka budulcowa, która wypełnia cały wszechświat. I zarówno materia ożywiona, jak i nieożywiona ma swoje chi. Ja często to przyrównuję do takiej boskiej cząstki, tak? Na przykład cząstki Higgsa, boson Higgsa, czyli coś, co wypełnia wszystko w naszej przestrzeni. I podobnie jest właśnie z energią chi. I jeśli chodzi generalnie o nasze zdrowie, takie dobre samopoczucie, ale też odporność, to są takie dwa warunki, które powinniśmy tutaj spełnić. Po pierwsze, ta energia musi być dobrze odżywiona, tak? I pewnie sobie za chwilkę to rozwiniemy w kontekście szczególnie tej dietetyki i dietetyki medycyny chińskiej, ale nie zapominajmy też, że nie wystarczy tylko, że ta energia jest dobrze odżywiona, ale ona też powinna swobodnie krążyć w naszych meridianach, czyli właśnie takich kanałach energetycznych, które tak jakby są w całym naszym ciele, one też mają budowę przestrzenną i w tych kanałach energetycznych krąży właśnie ta energia chi. Jeżeli ta energia jest właśnie dobrze odżywiona, swobodnie krąży, to można powiedzieć, że mamy dobrze funkcjonujące ciało, jesteśmy zdrowi, czy mamy dobrą odporność. Powiedz mi jeszcze więcej w takim razie na temat samej odporności i tego, jak możemy w związku z tym konkretnie siebie wzmacniać, tak żeby według tej koncepcji, o której mówisz, no być w tym przepływie, czy być w tym odżywieniu. Co możemy robić, żeby tę odporność, czyli naszą siłę wewnętrzną, wzmacniać? I tak jeszcze bym dopytała o to, co w kontekście zimy i jesieni byłoby zdecydowanie wskazane. I tutaj już sama nawet jakby nastawiam uszy. Tak, to właśnie może ja będę odpowiadać w taki sposób, że będę mówić o tych rzeczach ogólnych, ale będę się bardziej odwoływać teraz do zimy i do Dobra. jesieni, czyli będę mówić, jak to teraz powinno wyglądać, bo rzeczywiście mamy w medycynie chińskiej takie dwie teorie, yin i yang i teorię pięciu przemian, i tam właśnie mamy pięknie przedstawione, jak wygląda właśnie nasz rytm doby i też taki rytm roczny, czy mamy właśnie tak jakby omówione to, że tak naprawdę nasze życie jest cykliczne, tak? I nie chodzi mi tutaj do końca o to, że właśnie cały czas jesteśmy zegarkiem w ręku, czy co chwilę patrzymy na kalendarz, który dzisiaj jest dzień i jaki jest miesiąc, bo nie o tym jest cykliczność, tylko bardziej obserwujemy to, co się dzieje na zewnątrz, czyli jakie sygnały daje nam natura. No i na przykład dziś mamy kolejny dość zimny, mroźny dzień, jest dość sporo śniegu, więc nasze zalecenia będą już takie typowe dla zimy, a może być tak, że za rok o tej samej porze będzie nawet 10-15 stopni, tak, powyżej zera, więc wtedy te No i wtedy zalecenia też będą będą troszkę inne. inne. Tak, dokładnie tak. Więc tak jakby warto też patrzeć na to, czy tak jakby rozumieć tą cykliczność nie poprzez taką regulację Czyli przez chodzi o to, zegar, żeby. taki kalendarz, tylko obserwacje właśnie praw natury i tego, co się dzieje Tak. na zewnątrz, bo Ale nie zawsze w, jest rozumiem, że nie w tak. taki, rozumiem, że nie w taki sztywny sposób, czyli zawsze zimą robię to i to według takich i takich wskazań i zaleceń, ale po prostu jest to bardziej związane z tym, nie wiem, gdzie jestem, co widzę właśnie za oknem. Takim, to jest związane z, w sumie z byciem osobą elastyczną i. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. No taką elastyczną, też świadomą, też obserwującą i no właśnie reagującą tak jakby na bieżąco na to, co się dzieje na zewnątrz, bo trzeba właśnie pamiętać o tym, też to, co już wspomniałem na początku, że to my jesteśmy częścią natury, więc te wszystkie zmiany, które się dzieją w naturze, zachodzą też w nas. I często jest tak, że to natura daje nam wcześniej sygnały, czy pewne zmiany zachodzą w nas, my jeszcze tego do końca nie widzimy, natomiast tak jakby już widzimy sygnał w naturze, że na przykład jest dzień krótszy, robi się zimniej i tak dalej, więc pewnie trzeba się ubierać cieplej, jeść więcej ciepłych i rozgrzewających posiłków i tak dalej. Także
Chodzi tutaj o to. Natomiast rzeczywiście w medycynie chińskiej bardzo ważne jest spojrzenie to cykliczne i tak jakby dostosowywanie swoich zachowań, też tutaj wyborów żywieniowych, pod kątem pór roku. Ale właśnie zanim jeszcze o tym żywieniu, to chciałbym nawiązać do tego rytmu okołodobowego, o którym tutaj wspomniałaś. Bardzo dobrze, że wspomniałaś, bo jest to bardzo ważna rzecz. To znaczy, doba tak jest podzielona na dzień i noc. No akurat tutaj, jeśli chodzi o to miejsce na Ziemi, w którym my jesteśmy ulokowani, tak jakby obserwujemy to bardzo dobrze, że mamy dużą różnicę między latem i zimą. I też te zmiany widzimy w naszym ciele, w naturze, i też mamy innego rodzaju tutaj wybory. Natomiast warto pamiętać o tym, że tak jakby mamy podział na dzień i noc, i mimo tego, że my na przykład poprzez korzystanie ze sztucznego światła niebieskiego jesteśmy sobie w stanie w sposób sztuczny wydłużyć nasz dzień, czy właściwie niezależnie od pory doby robić przeróżne rzeczy, to cały czas nasze ciało w wyniku ewolucji, która no, trwała bardzo długo, jest dostosowane do tych rytmów okołodobowych i do praw natury. Co chcę powiedzieć? Po prostu przeciwdziałanie takiemu naturalnemu cyklowi, czyli robienie na przykład typowych rzeczy, takich budujących naszą energię yang, czyli takich związanych z aktywnością fizyczną, typu, nie wiem, pójście na siłownię albo po prostu wytężona praca umysłowa, robienie tego na przykład w nocy, bardzo późno, czy na przykład, nie wiem, 22 albo północy, no jest po prostu przeczeniem takiego naturalnego rytmu, w jaki sposób my powinniśmy funkcjonować, czy takiego naturalnego rytmu obiegu tej energii chi. I na to bym zwrócił uwagę, czyli tak jakby jest pewne takie minimum, czy jest pewien taki zarys, który tyczy się nas wszystkich, bez względu na to, No właśnie o to chciałam zapytać, czy w to jakim stanie dotyczy. zdrowia też No. jesteśmy, bo właśnie chodzi o to, że w pewien sposób oczywiście podchodzimy tutaj do każdego indywidualnie, bo każdy ma tak jakby swoje potrzeby, niedobory, nadmiary, jest w różnym wieku, mieszka w różnej strefie klimatycznej i tak dalej. I co ciekawe, o tym też już mówiły teksty starożytne w medycynie chińskiej. Natomiast jest też pewien zarys, który tyczy się nas wszystkich po prostu ze względu na to, że żyjemy na Ziemi. I po prostu mamy rytm okołodobowy i jesteśmy też ludźmi, tak? Więc tak jakby nasze ciało, to co powiedziałem, w wyniku tych no, wielu milionów lat wykształciło pewne struktury w naszym ciele i nie wiem, czy wiesz, to jest bardzo ciekawe, mamy między innymi taki no, dosłownie jakby zegar biologiczny, to znaczy Tak, 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 jest taka wiem. część naszego mózgu, jądra nadskrzyżowaniowe, które dosłownie funkcjonują w taki sposób, że odmierzają czas w naszym ciele i one też tak jakby zarządzają różnymi zegarami biologicznymi, to znaczy każdy z naszych układów, każda z tkanek, każdy z narządów wie dokładnie mniej więcej o której porze dnia na przykład co zrobić, jak się zachować, jakie produkować enzymy, czy tutaj hormony, tak? I jeżeli my zaczniemy to mocno zaburzać, to niestety, ale tak jakby cała ta maszyna, cały ten układ zacznie się tutaj sypać i zaczynamy chorować, i to jest duży problem. Więc z punktu widzenia medycyny chińskiej, najlepiej, jeżeli byśmy około godziny już 22, szczególnie zimą, jesienią, kładli się spać, dlatego że między 23 a 3 w nocy mamy takie 4 godziny, i pierwsze 2 godziny od 23 do 1 w nocy są zarezerwowane dla pęcherzyka żółciowego, a kolejne 2 od 1 do 3 dla wątroby. I to są narządy, które są przypisywane do przemiany drzewa, i generalnie ta przemiana jest związana po części z naszą regeneracją, też z ruchem energii chi, ale właśnie odpowiada w dużej mierze też za nasz detoks. I to nie powinno wyglądać tak, że właśnie my się na noc najadamy albo jesteśmy bardzo aktywni wieczorem, żeby nasze ciało tak jakby miało jeszcze więcej pracy, tylko właśnie powinniśmy wykorzystać tą energię, żeby tak jakby oczyścić nasze ciało. I to jest duży błąd, z którym często się spotykam. Czy jeżeli ktoś do mnie przychodzi, szczególnie taki właśnie przewlekle chory, zmęczony, też na przykład z bardzo rozwiniętą anemią albo chorobami autoimmunologicznymi, to pierwszym zaleceniem, jakie tutaj daję, to jest po prostu wczesne chodzenie spać. Tego nie oszukamy.
Jeszcze nie wynaleziono czegoś takiego, że nie wiem, weźmiemy tabletkę i to nam zastąpi sen. Nie ma takiej możliwości. To jest takie bardzo duże zalecenie, szczególnie właśnie teraz na jesień, na zimę, kiedy znów widzimy, tak, mamy godzinę 15-16 i robi się ciemno, więc to jest też naturalny sygnał dla nas, okej, trzeba już trochę zwolnić, mniej pracować, odpoczywać, relaksować się. I o tym też jest jesień i zima w medycynie chińskiej, tak? To jest czas regeneracji, to jest czas odpoczynku. To jest właśnie ten problem współczesnego świata, że my jesteśmy nauczeni, czy przyzwyczajeni, czy nawet już sami od siebie wymagamy, że 365 dni w roku Tak, jesteśmy będziemy na pełnych obrotach, to prawda, dokładnie to tak, prawda. 100% i tak, i do pracy, albo 100% i jesteśmy w stanie zrobić wszystko to, co sobie zaplanowaliśmy. I no tak nie działamy, czy tak, może inaczej, tak teraz działamy, ale to nie znaczy, że jest dla nas No zdrowe, wiesz, to bo. tak jak sobie myślę o tym naturalnie, jak kiedyś było, do czego warto wracać w takim kontekście właśnie inspirowania się pewnymi sposobami bycia, zachowaniami. Przecież właśnie jesień i zima naturalnie nas spowalniały, zwalniały niektóre osoby z pracy, bo po prostu było jej mniej, zostawało się w domu. A nawet teraz myślę o tym, że przychodzi czas świąteczny, który przecież jest takim zwolnieniem, powiedzmy, na ten, powinien być takim zwolnieniem na te chociaż tydzień czy dwa, ale w takim kontekście życia w biegu, w bodźcach, w cały czas więcej, więcej, że musimy, dajemy sobie, albo nawet nie dajemy sobie tego przyzwolenia na to, żeby, nie wiem, po prostu w te święta odpocząć. Bo cały czas gdzieś biegniemy, coś robimy, jesteśmy tacy zaplątani w oczekiwaniach wobec siebie samych, że, no, że nie ma kiedy zwolnić i cały czas trzeba coś dowieźć. Być może, Tak, no. dokładnie tak jest, jak właśnie mówisz, więc może też tak trochę rozgrzeszmy naszych słuchaczy, że jeżeli po prostu, szczególnie teraz, macie takie dni, że gorzej się czujecie, potrzebujecie dłużej pospać, po prostu czasami wam się czegoś nie chce, tak, to bym tutaj nie panikował, że coś się dzieje bardzo złego, wręcz przeciwnie, że po prostu ciało upomina się o coś, co no właściwie powinno dostać, czyli trochę więcej takiego jakby luzu, odpoczynku, też zaopiekowania się samym sobą, tak? Czyli właśnie nie poprzez dociskanie znowu większą ilością pracy, czy jakichś kolejnych aktywności, które zużywają dużo naszej energii, ale właśnie bardziej skupienie się na takiej regeneracji. No i tą regenerację też możemy tutaj uzyskać poprzez dietę, tak? To jest taki bardzo duży filar w medycynie chińskiej i to też świetnie wspiera odporność. Na pewno bardzo ważne jest to, żeby zwrócić uwagę na to, że medycyna chińska mówi nam o tym, że mamy tak jakby ogień trawienny, czyli możemy sobie wyobrazić, że nasz układ trawienny to jest taki kociołek, który jest ułożony na gdzieś tam takim ruszcie czy na takim palenisku i my musimy dbać, żeby tak jakby ten ogień nigdy nie zgasł. I chodzi przede wszystkim o to, że medycyna chińska bardzo dużo mówi o tym, żeby spożywać regularnie ciepłe, gotowane posiłki. I Ale rzeczywiście w to ciągu dość. całego roku, czy właśnie zimą i jesienią? No jest to dość logiczne, że też zimą wiele osób zauważa, że no nie ma trochę ochoty na lody, lemoniady i tak jakieś rzeczy prosto z lodówki. Czy za bardzo też nie mamy w sposób naturalny dostępu do tego typu produktów, bo sałata, pomidor, ogórek nie rośnie w zimie. Wiem, że to dla niektórych może być zaskoczenie, czy to jest znowu taki przekłamanie współczesnych czasów, bo właściwie idziemy do sklepu, tak, i przez cały rok mamy to samo na półkach. Oczywiście wiele osób czuje, że tak jakby te warzywa i owoce, które mamy typowo letnie, które są dostępne zimą, nie smakują tak samo. No ale właśnie to jest bardzo ciekawe, bo takie żywienie sezonowe bardzo będzie wpisywać się w kontekst medycyny chińskiej wspierania odporności, dlatego że mamy prostą zasadę. Natura daje nam o danej porze roku to, co jest dla nas tak jakby najlepsze, najbardziej wskazane, mówiąc w taki sposób ogólny, tak? Czyli Więc tak sezonowo i lokalnie. dokładnie tak. To jest najlepsze rozwiązanie. Dlatego też właśnie teraz, późną jesienią, robiono dużo zapasów, powiedzmy październik, listopad, tak? To był taki już ostatni moment, żeby uzupełnić zapasy po to, żeby się przygotować na zimę, kiedy my się regenerujemy, za bardzo nie pracujemy.
i korzystamy z tego, co udało nam się tak naprawdę uzyskać przez ostatni rok. Więc właśnie to żywienie lokalne, sezonowe, oczywiście z jak najlepszych produktów, też właśnie ciepło gotowane posiłki, szczególnie śniadania, to jest taka rzecz, której nie powinniśmy pomijać. Tak jak tu wspominałem o tych godzinach na sen, kiedy szczególnie powinniśmy spać, tak, i to powinien być naprawdę głęboki sen. To podobnie ze śniadaniem, tak? Najlepiej jest jeść między godziną 7 a 9 rano, kiedy jest szczyt energetyczny żołądka. Wtedy naprawdę A jak mamy wygląda takie zapewnioną. śniadanie, takie przykładowe śniadanie wzmacniające na teraz? Bardzo popularny w medycynie chińskiej jest congee, czyli taki ryżowy kleik, trochę odpowiednik takiej naszej rozgotowanej owsianki czy jaglanki, i można to przyrządzić na sposób taki bardziej wytrawny. Czyli możemy, jeżeli ktoś spożywa jakieś, dodać produkty zwierzęce, mięso, jajka, można tam dodać warzywa, strączki, to już zależy, tak jakby jakiś dobry tłuszcz typu masło albo oliwa, czy jakiś olej tłoczony na zimno. To już zależy, tak jakby od naszego gdzieś tam takiego codziennego sposobu żywienia, a można też to przyrządzić bardziej na słodko, czyli takie wersje owsianek i jaglanek, jakie my tutaj lubimy. Ale oczywiście można też zjeść na przykład pożywną zupę, albo tak sadzone czy gotowane jajka. Tak naprawdę można zjeść wiele. To też zależy od nas, co my sobie tutaj wymyślimy. Natomiast ważne jest to, żeby to było ciepło i gotowane po obróbce termicznej. Naprawdę właśnie bardzo dobrze buduje naszą energię yang, czyli takie jakby ciepło w naszym ciele, i wspiera właśnie funkcjonowanie śledziony, pod którą głównie się kryje tutaj trzustka, mikrobiota jelitowa w medycynie chińskiej, ale też bardzo zabezpiecza nasze nerki, o których też chcę powiedzieć dwa słowa już na sam koniec, że właśnie nerki to jest ten obiekt czynnościowy, który nie do końca energetycznie odpowiada nerkom fizjologicznie. To znaczy, jeżeli mówimy w medycynie chińskiej, masz słabe nerki, masz na przykład niedobór energii yang, czyli jesteś generalnie taką osobą osłabioną i wyziębioną, to nie zawsze znaczy albo rzadko znaczy, że masz fizjologicznie jakiś problem z nerkami z punktu widzenia medycyny zachodniej. Teraz musimy pamiętać o tym, że nerki są związane z zimą. Właśnie teraz one mają swój szczyt energetyczny i właśnie teraz powinniśmy wzmacniać te nerki z punktu widzenia medycyny chińskiej, tak? Czyli cały obiekt czynnościowy nerek. I te nerki uwielbiają ciepło, właśnie wzmacnianie energii yang, i wygrzewanie, na przykład korzystanie z termoforów, czy z jakichś takich okładów, tak, ziołowych, albo z moksy. I właśnie tę moksę też sobie ćwiczymy na naszych warsztatach zawsze. To jest świetna rzecz. To, co kiedyś robiono, czy na przykład tak, no, ci, którzy mają w domu, bo wiem, że z powrotem jest taka moda, że jak ktoś buduje dom, to ma teraz piec, taki jak kiedyś, czyli opalany na przykład drewnem, piec kaflowy, to kiedyś na przykład właśnie wygrzewano bardzo nasze lędźwia, tak, tutaj plecy. Natomiast jeśli chodzi stricte o dietę, to tutaj oczywiście to żywienie sezonowe, ciepło gotowane, szczególnie śniadania, ale nerki bardzo lubią kolor czarny, czyli na przykład czarna fasola, czarna soja, też wodorosty, grzyby. To są te elementy, które będą bardzo dobrze wzmacniać nasz obiekt czynnościowy nerek, też na przykład czarny sezam albo czarnuszka, więc warto też te elementy na pewno dodawać do naszej diety, czy na przykład też jajka są takim elementem, który wzmacnia naszą esencję, czy właśnie też mamy tak zwane toniki esencji, czyli taką jakby takie produkty, które są takimi, jakby to powiedzieć, fajnymi boosterami, czyli takie oddają nam dodatkowego kopa, czy bardzo nas wzmacniają. I na przykład to są produkty pszczele, pyłek i pierzga pszczela, o których też się bardzo dużo mówi. Więc jest troszkę takich elementów, które możemy sobie dodać do takiej naszej codziennej diety, albo trochę więcej pospożywać tych produktów, albo na przykład zrobić sobie taką suplementację, tak, naturalną z pyłku pszczelego albo z pierzgi. Codziennie, na przykład rano i wieczorem, spożyć 10 gram, najlepiej to wymoczyć parę godzin przed spożyciem, i mamy super wzmocnienie dla naszej odporności. Więc to jest taki zarys, bym powiedział, tutaj dietetyczny. Oczywiście można by było to rozwijać czy bardziej indywidualizować, ale to są na pewno takie najważniejsze rzeczy. Czyli tak troszkę podsumowując, jeżeli postawicie na żywienie sezonowe, ciepło gotowane posiłki, i teraz zimą wrzucicie właśnie troszkę tych rzeczy, o których ja tutaj mówiłem, wzmacniających nerki, no to naprawdę zrobicie dla siebie bardzo dużo i będziecie widzieć nie tylko to, że dobrze funkcjonujecie zimą, ale będziecie też widzieć przede wszystkim, że bardzo dobrze funkcjonujecie właśnie wiosną.
Bo tak wracając do początku, co Zaprocentuję. zrobić? Dziś, tak. No to tego efekt zobaczycie szczególnie za 3 miesiące. Oczywiście też pewnie będziecie mieć mniej infekcji, czy tak jakby będzie wam się łatwiej funkcjonować teraz przez zimę, ale na pewno dużą zapłatę dostaniecie właśnie na wiosnę, że kiedy wszyscy będą chorować, kichać i będzie taki szczyt zachorowań na przykład na grypę, to może wy w ogóle nie będziecie wtedy chorować tak z dużym prawdopodobieństwem. Albo choroba będzie bardzo krótka i tak raptem to będzie dzień, dwa i będzie po wszystkim. Tego nam życzę wszystkim. Strasznie, bardzo, bardzo szeroki temat poruszyliśmy i w ogóle medycyna chińska, tradycyjna medycyna chińska jest niesamowicie pojemna i można by jeszcze rozmawiać i rozmawiać. Żałuję, że nam się nie udało dotknąć tego, co medycyna chińska mówi o emocjach i o naszej równowadze wewnętrznej, bo to też jest niesamowicie powiązane, ale myślę, że jeżeli tylko będziemy się czuć bardziej dociepleni i będziemy bardziej się czuć tacy osadzeni i silni fizycznie, to się oczywiście przekłada na to, jak się czujemy emocjonalnie i na poziomie umysłu. Dziękuję ci, Piotrek, bardzo za twój czas i wszystkiego ci życzę dobrego i odpornego teraz. Też dziękuję. Też dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję naszym słuchaczom. Wiem, że poruszyliśmy wiele i może być troszkę taki niedosyt, ale myślę, że też powiedzieliśmy sporo takich ciekawych informacji. No i mam nadzieję, że do zobaczenia nie tylko wirtualnie, ale na przykład na naszych warsztatach już na wiosnę.